Witajcie w pierwszym odcinku Co słychać, panie profesorze, w tym roku. Powracamy, Ulterze. Tak, nie wiem, czy ludzi to zasmuci, czy ucieszy, ale wracamy. Muszę przyznać, że seria, która pojawiła się w ramach Co słychać, panie profesorze, była interesująca. Miło było zobaczyć, co przyszykował Bóg dla ciebie i Henry'ego. Czekaj, przeczytam coś z Biblii. Wydaje mi się, że to znajduje się w drugiej Mojżeszowej, jakoś w 16, 17 albo 18 rozdziale. Mam, znalazłem. Martinie, to historia, w której Jetro, teść Mojżesza, przybywa, by spotkać się z Mojżeszem. Od wersu 7 czytamy. Wtedy Mojżesz wyszedł na spotkanie swego teścia, pokłonił się i ucałował go, i wypytywali jeden drugiego o powodzenie, po czym weszli do namiotu. Mojżesz opowiedział swemu teściowi wszystko, co uczynił Pan Faraonowi i Egipcjanom przez wzgląd na Izraela, o wszelkich trudach, jakie ich spotkały w drodze i jak ich Pan wyratował. To musiała być długa rozmowa. Z pewnością siedzieli i rozmawiali godzinami. Mojżesz musiał być podekscytowany. Opowiadał o tym, jak Bóg ich prowadził. Skutek był taki. Jetro cieszył się ze wszystkiego dobrego, jakie Pan wyświadczył Izraelowi, że go wyratował z ręki Egipcjan. To nie koniec historii. Kiedy przeskoczymy do wersu 11, czytamy: Teraz wiem, że Pan jest większy niż wszyscy bogowie, bo dlatego wyratował lud z niewoli Egipcjan, że ci zuchwale z nim postępowali. Czy był tam, żeby zobaczyć to wszystko na własne oczy? Nie, nie było go tam fizycznie. Uwierzył Mojżeszowi. Przechodzimy dalej. Potem Jetro, teść Mojżesza, złożył Bogu całopalenia i ofiary rzeźne. Przyszedł też Aaron i wszyscy starsi Izraela, aby wraz z teściem Mojżesza spożyć chleb przed Bogiem. Zatem spotkali się i wspólnie zasiedli. Jestem pewny, że wszyscy opowiadali własne historie na różne sposoby i z różnych punktów widzenia. A więc jak istotne jest, aby być świadkiem? Niezwykle istotne. To jest dziękczynienie. Tak, uznanie przed Bogiem, że Bóg tego dokonał. Widzisz, Martinie, jesteśmy bardzo zaangażowani we wszystkie nasze tematy, w opowiadanie o tym, co dzieje się na świecie. Staramy się, by ludzie zrozumieli, że żyjemy w czasach ostatecznych. Pomyślałem jednak, że to nie jest zły pomysł, by dać świadectwo tego, jak Bóg prowadził ludzi w przeszłości. Nie wolno nam zapomnieć o tym, w jaki sposób łączy ludzi. Współdziała z nami mimo naszych niedoskonałości. Podobało mi się w historii Henry'ego to, że był pełen zapału. Czy był doskonały? Nie. Czy wciąż prowadził niezdrowy tryb życia i tym podobne? Tak. Czy kiedy Bóg wezwał do swojej winnicy mnie, to byłem doskonały? Nie. Coś ty powiedział, że zdecydowanie nie? Wiem, w jakim miejscu sam się znajdowałem, więc myślę, że nie. Sądzę, że byłem gorszy niż ty. Czy czekał, aż stanę się bezbłędny i perfekcyjny? Cóż, będzie musiał czekać jeszcze długo, ponieważ nadal mi to nie idzie. Chodzi o rozwój. On zabiera nas stąd, gdzie jesteśmy, współdziała z naszym zapałem, uczy nas. I proszę bardzo, to świadectwo. Musimy również o tym opowiadać. Zdecydowanie. Jestem pewny, że w kolejnych odcinkach będziemy nawiązywać do niektórych waszych przeżyć. Zawsze istnieje jakaś kolejna część, którą trzeba opowiedzieć, by pokazać ludziom, jak ważne jest, by trzymać się Boga.
Pokazaliśmy tam oczywiście to, w jaki sposób Bóg nas prowadził i jak do tego doszło. Nie pokazaliśmy tego, co właściwie zostało nagrane, z wyjątkiem po drugiej stronie Afryki. To będzie następny wątek. Ten przekaz jest bardzo ważny. Bóg to wszystko tak poukładał. Wszystko musiało się wpasować w określone przedziały czasowe. To za każdym razem było jedno krótkie okienko, ponieważ musieliśmy wracać do pracy. To, w jaki sposób się to dzieje, jest niewiarygodne. Wracam do tego myślami i myślę, że to niemożliwe. Kiedy dołożymy wszystkie dramaty, które się z tym wiążą, wszystkie awarie, po prostu koszmar. Patrząc wstecz, widzimy zagrożenia. Gdyby tylko Mojżesz opowiedział o tym, jak dzieci marudziły, kiedy dotarli do miejsca, gdzie nie było dalszej drogi, dotarli do Morza Czerwonego i nie było drogi. I narzekały, ale on się nie poddawał. W zatoce. Czy gdyby tylko poskarżył się teściowi, to czy byłby z tego pożytek? Nie. Jednak musimy wziąć pod uwagę cały wątek, całą historię. Ostatecznie to jej skutek jest najważniejszy. Udajemy się w dygresję, a mieliśmy rozmawiać. Zatem rozpocznijmy modlitwą i przejdźmy do tematu. Tak, zróbmy. Ojcze w niebie, to zaszczyt móc wrócić i pracować dla Ciebie. Każdy człowiek został wezwany, by to czynić. Prosimy, abyś pobłogosławił naszych widzów oraz rozjaśnił nasze i ich umysły i pomógł nam w tej dyskusji. W imię Jezusa. Amen. Porozmawiamy o grach politycznych i duchowych. Oczywiście nie chodzi o zabawę, ale o gry, w których jedni ludzie bawią się umysłami innych, prawda? Co może przynieść rok 2023? Nie wydarzyło się wiele, jeśli wziąć pod uwagę ostatnie 2 miesiące. Jest to jednak wystarczające, by pokazać, że za kulisami rozgrywa się przeciąganie liny. Cała ta historia o ruchu wahadła, ono naprawdę wkrótce stanie się kluczowe. Tak, właśnie o tym dziś porozmawiamy. O politycznych i duchowych grach umysłowych, w które pogrywa diabeł. A także o tym, czego możemy się po nich spodziewać. To w rzeczy samej bitwa Króla Północy z Królem Południa. Zawsze do tego wracamy. Ale o tym to jest. Tak jak już z pewnością wcześniej wspomnieliśmy, ta bitwa nie dość, że ma wymiar globalny, to angażuje organizacje. Takie jak przykładowo Kościół katolicki. Zdaje się, że rozgrywa się także tam. Musi być obecna na wielu obszarach, by wyglądać realistycznie. Tutaj widzimy artykuł z Mail Online z 13 grudnia. Papież ostrzega, że widział zapowiedź jeszcze większej destrukcji i spustoszenia rodzaju ludzkiego. Martinie, nie trzeba mieć żadnych wizji. Wystarczy przeczytać Mateusza 24. Myślę, że on musi porzucić swój katechizm i zacząć czytać Mateusza. Podczas mszy niedzielnej w Watykanie papież, lat 85, podzielił się swoją tragiczną wizją dla świata, w której pojawiła się zapowiedź jeszcze większej destrukcji i spustoszenia. Nic nadzwyczajnego, to nie czyni z niego proroka. Msza odbyła się z okazji Święta Matki Bożej z Guadalupe, które wypadało w poniedziałek. Upamiętnia ukazanie się Maryi Panny młodemu mężczyźni o imieniu Juan Diego w roku 1531 w Meksyku. Ten dzień należy do świąt narodowych Meksyku. To tylko pokazuje, jak bardzo świat został zwiedziony. W Jerozolimie znajdziemy zarówno prawosławne, jak i katolickie miejsca pochówku Maryi.
Została pochowana w wielu miejscach. Wiedziałeś o tym? A jednak jej tam nie ma, ponieważ została w niebo wzięta. Zatem nawet nie położono jej w tym grobie. Nie wiem, po co one w ogóle powstają. Zapewne by sprostać oczekiwaniom wszystkich i zaspokoić ciekawość. Biblia jednak mówi, gdzie Maria się znajduje. A ona zasnęła. A więc całe narody czczą coś przeciwnego do tego, o czym mówi Biblia. To prawda. To pokazuje, jak bardzo większość ludzi została zwiedziona. Tak, ludzkość uległa zwiedzeniu. Myślę, że powinniśmy coś z tym zrobić oraz z innymi wielkimi zwiedzeniami. W pewnym momencie chciałbym porozmawiać o tym, o czym mówił Paweł, kiedy wypowiedział słowa: nie chcemy, abyście byli w niepewności. Używa takiego sformułowania. Musimy je rozpatrzeć. Nie mogę się tego doczekać. Papież powiedział w swojej homilii: to trudne czasy wypełnione wieściami o wojnie, rosnącej niesprawiedliwości, głodzie, biedzie i cierpieniu. Jednak w tym ponurym i niepokojącym czasie ma miejsce zapowiedź jeszcze większej destrukcji i spustoszenia. Być może jednak przeczytał Mateusza 24, jak myślisz? Ujmę to w ten sposób. Chociaż raz ma rację. Czy diabeł o tym wszystkim wie? Z pewnością. Jest wielkim znawcą Biblii, wielkim uczonym. Natomiast Matka Boska z Guadalupe, Matka Boska Fatimska, Matka Boża z Medjugorje, Matka Boża skądkolwiek indziej przewidziała, że nadejdą wszystkie te nieszczęścia. To wszystko jest w zasadzie kopią tego, co mówi Biblia, jej marną imitacją. Różnica tkwi w tym, że Biblią i szatanem kierują odmienne pobudki. On sprawia, że ludzkość ma problemy. Mówi o problemach w Kościele katolickim i innych. To wszystko, co ma miejsce w Kościele katolickim, skandale związane z seksem, pedofilią i inne potworne rzeczy, to jest jak udzielne królestwo. To przeminie. Jednak najpierw musimy doznać wielkiego cierpienia. Potem nadejdzie coś jeszcze gorszego. Otrzymaliśmy swego rodzaju obietnicę. Biblia jednak mówi, nie, to wszystko wiedzie do zniszczenia. Otóż to, będzie coraz gorzej. To ciekawe, Martinie, że przez długi czas wiele osób uważało papieża Franciszka za pseudopapieża. Prawdziwy papież to Benedykt. Wielu wierzyło, że Benedykt dojdzie do głosu, przejmie dowodzenie i zrobi porządek z tym, co złe. Inni wierzyli, że w wypełnianiu się rozdziału 17 objawienia chodzi o papieży. Zawsze sobie myślałem, że to bardzo futurystyczne postrzeganie, ponieważ dotyczy sfery duchowej, duchowego wypełnienia w większej skali niż dosłowny przykład. Zatem będziemy podążać w określonym kierunku i obserwować bieg wydarzeń. Zastanawiałem się, co powiedzieliby ludzie, gdyby się tak nie stało. Co jeśli Benedykt umrze przed Franciszkiem? To właśnie nastąpiło. Teraz pojawia się wiele spekulacji. Czy to powinno nas zbijać z tropu? Myślę, że nie, ponieważ proroctwo stale się dopełnia. Na 100%. Są ludzie, którzy są przekonani, że obecny papież jest tym ostatnim.
Mam na to szczerą nadzieję. Ma 85 lat. Oby był tym ostatnim. Lecz jeśli stanie się inaczej, nie zbije mnie to z tropu. Zgoda, nie możemy opierać całej wiary na czymś, co nie jest dokładnie sprecyzowane. Usiłujemy dosłownie zinterpretować tekst, który jest przykładowym opisem większej rzeczywistości. Poprzestańmy na tym. Ciekawe natomiast, że wielu katolików postrzega obecnego papieża jako liberała. Nawet jako antypapieża, jako zło. Wielu pokładało nadzieję w tym, że wszystko wróci na swoje miejsce w Benedykcie. Jednak w Kościele ma miejsce dychotomia. Prawa strona przeciwko lewej stronie. Czy możemy powiedzieć, że w Kościele katolickim toczy się bój pomiędzy Królem Północy a Królem Południa? To niemożliwe, ponieważ Kościół katolicki jest Królem Północy. To jest gra. To prawdopodobnie nie jest prawdziwe, ale wyreżyserowane. Czyż ci ludzie nie są aktorami? Czyż nie przekazują zewnętrznemu światu czegoś, co sprawi, że zaczniemy myśleć, że ma tam miejsce konflikt pomiędzy tym, co odpowiednie, i tym, co nie, pomiędzy dobrem i złem? Patrząc na to wszystko, mówiłem ci o tym, poszedłem na film Dwóch Papieży. Tak, to było jakiś czas temu. Tak, w 2019. Tam również zostało to tak przedstawione. Przez cały film pokazują dychotomię. Tę bitwę między konserwatywnymi i liberalnymi poglądami na środowisko. Mówiliśmy o tym, że to ruch wahadła. Teraz znajduje się ono zdecydowanie po stronie liberalnej. Tak, we wszystkich obszarach, zarówno politycznym, jak i duchowym. Czy jeśli wahadło się wychyla, to papiestwo idzie w ślad za nim? Musi, właśnie. Zatem nieistotne, czy stanie się tak pod wpływem jednego papieża Franciszka, czy przyjdzie kolejny Rottweiler. Konserwatywny papież. To nieistotne, w jaki sposób do tego dojdzie. Tak się musi stać. Zobaczmy więc, jaka była sytuacja, kiedy umarł papież Benedykt. Jakie znaczenie dla pana jako katolika miał papież Benedykt? Miałem możliwość spędzić z papieżem trochę czasu, kilka godzin. Był wspaniały. Miałem wrażenie, że powróciłem na zajęcia z teologii. Rozmawialiśmy o Tomaszu z Akwinu i sumie teologicznej. Zrobił na mnie wrażenie spokojnego i bardzo rozsądnego. Reprezentował bardziej konserwatywne podejście w zakresie katolicyzmu niż ja. Mniej bliżej do obecnego papieża, jeśli chodzi o filozofię i poglądy. Ale podziwiałem go. Myślę, że był dobrym człowiekiem. Nie będzie pan uczestniczył w jutrzejszym pogrzebie? Dlaczego? A jak pan myśli? Nie wiem. Pan wie dlaczego. Proszę powiedzieć. Nie będę uczestniczył w jutrzejszym pogrzebie, ponieważ musiałbym zabrać ze sobą z 1000 osób. Zakłócilibyśmy porządek uroczystości, zbadałem sprawę. Inne kraje wysyłają delegatów apostolskich oraz osoby, które są na miejscu w Rzymie. Też tak zrobimy. Nie będziemy wchodzić w drogę. Przedstawiłem jednak swoją opinię, że był dobrym człowiekiem. Tak jak prezydent poinformował w swoim oświadczeniu, łączy się z katolikami i wieloma innymi osobami na świecie w żałobie po odejściu papieża seniora Benedykta XVI. Zawsze będzie miał w pamięci wspaniałomyślność papieża oraz konstruktywną konwersację, którą odbył podczas wizyty w Watykanie w 2011. Odpowiadając na pana pytanie, Joe Donnelly, ambasador USA przy Stolicy Apostolskiej, będzie reprezentował Stany Zjednoczone podczas pogrzebu, zgodnie z życzeniem zmarłego papieża oraz Watykanu. Wystosowano taką prośbę, dlatego tak się stanie. To właśnie powód, dla którego po całym Rzymie krążą komentarze odnośnie do prośby Benedykta XVI, by Biden nie był obecny na jego pogrzebie.
To ciekawe, Martinie, że Biden twierdzi, że bliżej mu do filozofii papieża Franciszka niż Benedykta. Uczestniczył w zajęciach z teologii, podczas których rozmawiali na tematy teologiczne o Tomaszu z Akwinu i tym podobnych nudach. Dlaczego oni nie rozmawiają o Biblii zamiast o tych bezwartościowych ludziach, którzy wmawiają nam, że okradanie innych i łamanie przykazań Bożych jest dobre? Ponieważ prowadzą polityczno-duchową grę. Tak, natomiast on nie był na pogrzebie, gdyż w jakiś sposób to było życzenie poprzedniego papieża. Oczywiście to wszystko... to gra. Jak myślisz, czy jeśli Biden bardziej zgadza się z papieżem Franciszkiem, to czy istnieją inni katolicy, którzy bardziej zgadzają się z drugą stroną? Z Benedyktem, tak. Zdecydowanie jest ich wielu. Ciekawie jest poczytać, jak gazety liberalne czy lewicowe w dość krzykliwy sposób rozprawiły się z tym papieżem. Dzięki Bogu już go nie ma. Oczywiście druga strona powie coś przeciwnego. To naprawdę intrygujące. Spisek Watykanu w sprawie nakłonienia papieża Franciszka do rezygnacji z funkcji. Jak zdradza włoski kardynał, konserwatyści opracowują sekretny plan obciążający papieża na tyle, by sam odszedł z urzędu. W ostatnim czasie wyszła oczywiście interesująca książka o życiu poprzedniego papieża i konfliktach, które miały miejsce, o tych bitwach wewnątrz Kościoła. Ciekawe, kiedy oglądałem to drugi raz, to pomyślałem, że oni już raz przekazali nam te informacje. Dlaczego nie zrobią filmu? To główny sposób jezuitów, by podać coś do wiadomości publicznej. A szatan z pewnością nie występuje przeciwko samemu sobie. Król północy, bez względu na to, czy odgrywa rolę liberała czy konserwatysty, pozostanie królem północy. Spekulacje rosną z uwagi na poniedziałkowe spotkanie papieża z arcybiskupem Georgem Genswainem, wieloletnim sekretarzem papieża Benedykta XVI, a także kluczową osobą na pogrzebie. Genswain podzielił się niecodziennym wspomnieniem, które stawia Franciszka w bardzo niekorzystnym świetle. Zatem widzimy konflikt pomiędzy prawą i lewą stroną. Jak poinformowała włoska gazeta La Stampa, kardynał przekazał, że frakcja konserwatywna znajduje się w gotowości, by ruszyć na papieża komunistę. Cytując jego słowa, sekretny plan zostanie opracowany w oparciu o różne kryteria i zdarzenia, jednak będzie miał on jeden cel – dociążenie pontyfikatu na tyle, by Franciszek zrezygnował. Powiedzieliśmy, że to gry. Oni w ten sposób pogrywają. Rozgrywki są zgodne z kierunkiem ruchu wahadła. Teraz widzimy ruch usunięcia konserwatywnego papieża i pokazania, gdzie jego miejsce. Bez względu na to, czy tak się stanie, czy nie, to czytamy o tym w wiadomościach. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o temacie z Twittera. Zdaje się, że obecnie wahadło wychyla się w prawą stronę, tę bardziej konserwatywną, nawet wśród osób świeckich. Dalej czytamy, że kardynał dodał, że kampania skupi się na stopniowym osłabianiu Ojca Świętego, a także jego wyborów doktrynalnych, co spowoduje duże niezadowolenie i będzie mogło zostać wykorzystane przeciwko niemu. Spotkanie zasygnalizowało zdecydowaną zmianę w obrębie Kościoła katolickiego, na co wskazuje krytyka kapitalizmu i postawa wobec homoseksualistów, aborcji, udzielaniu komunii rozwodnikom w nowych związkach małżeńskich oraz celibatu księży. Jak informuje La Stampa, część przeciwników zamierza otwarcie wyrazić swoją dezaprobatę, podczas gdy reszta pozostanie w cieniu.
Zatem mówimy o tym, że istnieje ruch i jest to ruch w prawo. On właściwie przejawia się także na wszystkich innych płaszczyznach. Zgadza się. Taki obrali tor. Zobaczmy, co na ten temat mają do powiedzenia niektórzy konserwatywni katolicy. Widzisz, Martinie, jeśli nie będziemy badać zwierzęcia, nie będziemy bacznie obserwować, to nie będziemy zdawać sobie sprawy z tego, co się dzieje. To bardzo ważne. Już kiedy mówisz, słyszę pytania wielu osób, dlaczego wciąż mówi Pan o tym, o czym piszą gazety? A czy to nie Biblia mówi o tym, że oddają pokłon zwierzęciu i w tym właśnie tkwi problem? Musimy zgłębiać ten temat, wiedzieć, co się dzieje. Poza tym, Martinie, nawet w naszych szeregach, w naszych liberalnych magazynach pojawiają się publikacje poświęcone temu, że nie powinniśmy rozdawać egzemplarzy Wielkiego Boju, gdyż nie możemy pozwolić sobie na zużycie papieru i wycinanie drzew w związku ze zmianami klimatu. Przez całe swoje życie nie usłyszałem bardziej absurdalnego argumentu, dla którego powinniśmy zaprzestać rozdawania Wielkiego Boju. To jest przeciwne bezpośredniemu nakazowi od samego Boga. Moglibyśmy zrobić o tym cały odcinek. Nie zrobimy, ponieważ nie chcemy głupocie poświęcać zbyt wiele uwagi. Możemy jednak uporządkować sprawy tak, jak powinno być. Wiele lat temu konfrontowałem się z osobami, które wypisują takie głupstwa. Do dziś krąży to gdzieś po internecie. Ale zostawmy to. Posłuchajmy, co o tym mają do powiedzenia konserwatywni katolicy. Papież Franciszek poważnie przestrzega kurię kardynałów i wszystkich pozostałych w Watykanie, by wzmóc czujność, bo w Watykanie czają się demony. Stanowiło to część jego przemowy z okazji świąt Bożego Narodzenia, która nieoczekiwanie przerodziła się w doroczne wylewanie żali. W przemowie bożonarodzeniowej obwieścił niepokojące aspekty dotyczące sytuacji wewnątrz Watykanu. Podniósł je podczas mowy bożonarodzeniowej. Zatem, jak mówi, ten szykowny demon czai się wśród pracowników Watykanu. Czy chce przez to powiedzieć, wszyscy jesteśmy ludźmi, musimy po prostu być ostrożni i zawsze czujni? Być może. Myślę, że to z jego strony bardzo ciekawy dobór słów z uwagi na to, o czym zaraz powiem. Wieloletnia osobista sekretarka papieża Benedykta, który niedawno zmarł, napisała książkę. Wydawca zdradza, że ujawnia w niej prawdę na temat mrocznych podchodów, skandali i sekretów, które nadszarpnęły reputację papieża Benedykta. Za czasów, gdy papież Benedykt był jeszcze kardynałem i miał w swoim gronie innych przyjaciół kardynałów, wyjawiono ostatnią, trzecią tajemnicę fatimską. Jeśli nie jesteście katolikami, jest to rzekomo wiadomość z nieba, przekazana pewnym dzieciom tuż przed wybuchem I wojny światowej. Mowa tam o tym, że Rosja stanowi problem, a jej błędy rozszerzą się na cały świat, chyba że serce Rosji zostanie odmienione. Jest tam zapowiedź nadchodzącej wielkiej wojny, po niej drugiej wojny światowej i następującej po nich bitwy ostatecznej. Wydarzenie miało oczywiście miejsce przed pierwszą i drugą wojną światową. Potem pojawiła się trzecia tajemnica, która mówi o bitwie ostatecznej. Ogłoszono ją i ludzie stwierdzili, że nie zawiera nic nowego.
A teraz ogłoszono, że Ratzinger, a więc papież Benedykt, przekazał, że trzecia tajemnica nie została ujawniona w całości, ponieważ nie było na to ani zgody papieża, ani wszystkich innych zainteresowanych. Teraz nie pamiętam, który to był papież. Tamta władza nie chciała, by ją wyjawiono, gdyż mówi o złym doradztwie, herezji i złu na najwyższych szczeblach Kościoła. To ostrzeżenie, które zostało im przekazane w 1910 roku o wydarzeniach prowadzących do końca świata. Myślę, że wszystkim, którzy wierzą w takie rzeczy i w zło, może się wydać interesujące, że obecny papież mówi o złu tak samo jak poprzednio. Wydaje mi się, że oni właściwie poniekąd wskazują na siebie nawzajem. Podejrzewam, że nie są po tej samej stronie. Obaj mówią o złu, ale według mnie nie o tym samym złu. Nie walczą z tym samym złem. To ciekawe, biorąc pod uwagę tajemnicę fatymską, która teraz wypłynęła i która, jak wskazują źródła, pochodzi od niedawno zmarłego papieża. Martinie, jak widać, oni mają jakąś wiedzę. To ciekawe, że pojawiła się krótka wzmianka o tym, że papież Franciszek jest w zasadzie komunistą, chociaż temu się zaprzecza. Wszyscy poprzedni papieże w pewnym momencie walczyli z komunizmem, na przykład Jan Paweł II. Ameryka walczyła oczywiście z socjalizmem i komunizmem. Zatem w Stanach Zjednoczonych obserwujemy tarcia pomiędzy prawicą a lewicą. Najpierw socjalistyczny program, który mógłby doprowadzić do komunizmu, a następnie program bardziej konserwatywny. Te same tarcia występują w Kościele rzymskokatolickim. Wyszła książka o takich i podobnych intrygach za kulisami, które powstały przy udziale CIA i Watykanu. Nosi tytuł Gladio. Opowiada o tym, jak po II wojnie światowej powoływano organizacje militarne, które działały w różnych krajach i miały zwalczać komunizm, oraz o wielu podobnych wydarzeniach, jak ataki terrorystyczne, które według tej książki zostały zaplanowane wspólnie przez Watykan, CIA i mafię. Jeśli mogę ci przerwać, kiedy mówił, myślałem o tych przepowiedniach fatymskich, tych trzech. Tak, Rosja się nawróci, zostanie pokonana. Jeśli samemu się to planuje, to wszystko się wie. A czy Chiny nie są w tej samej kategorii? Także są państwem komunistycznym. Wystarczy poczytać przykładowo Fox News. Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że nie popieramy ani prawej, ani lewej strony, bo to jest gra. My jedynie wyławiamy informacje. Fox News twierdzi teraz, że Biden ma komunistyczny program i że sprzyja na przykład komunistycznym Chinom. Zatem obserwujemy taki ciągły mechanizm. Jeśli przepowiednia fatymska jest prawdziwa, a wiemy, że pochodzi z demonicznego źródła, dokładnie, jeśli chodzi o ludzi, którzy za tym wszystkim stoją, jestem pewien, że gdzieś za tym ukrywa się zwierzę, na przykład w przypadku dwóch wojen światowych. Pamiętam, że wygłosiłem wykład na ten temat, rewolucje, tyranii i wojny. To stary wykład. Zatem oni wszyscy za tym stoją. Zło wkroczy do kościoła i będzie się wydawało, że ten się rozpada i upada. To interesujące sformułowanie. Znowu,
ma podwójne znaczenie. Czy to dotyczy też prawdziwych kościołów? Tak, to właśnie jest takie ciekawe. Zatem to zło wkracza do kościoła i trzeba będzie się w końcu z nim rozprawić, wyznaczając kary. Zatem w cudzysłowie, Maryja przynosi tę wieść, że na całym świecie będą kary, wielkie cierpienie, wielki chaos. Czy papież tego nie przepowiada? Jak słyszeliśmy, powiedział, że nadejdzie jeszcze większe zniszczenie. Zgoda. Ale wiesz, oni zachowują się zgodnie z Biblią i potem to zniszczenie nadejdzie i prawdziwy Kościół się z niego wyłoni i postawi sprawę jasno. Takie są argumenty Kościoła katolickiego. Ale oczywiście królowie świata też są z tym powiązani, jak również Światowe Forum Ekonomiczne. Po której stronie oni są? Lewej czy prawej? Lewej. Tak, są po lewej. Właśnie otrzymałem dokument PDF ze wszystkimi członkami Światowego Forum Ekonomicznego. Każda duża korporacja, każdy bank jest powiązany ze Światowym Forum Ekonomicznym. Większość polityków, banki, Bank of America, to wszystko własność albo jezuitów, albo zakonu maltańskiego. Praktycznie każdy prezes to rycerz maltański lub ma ścisłe powiązania z zakonem. Owszem, mamy też lubieńców całego świata, rodzinę królewską. Oni również mają powiązania ze Światowym Forum Ekonomicznym, które odgrywa rolę lewicową. Mamy tutaj artykuł z Ekspresu o królu Karolu, który ma dotrzymać obietnicy i uznać podczas koronacji wszystkie religie. Znów pojawia się ta dychotomia. Toczy się nieustanna wojna między lewicą a prawicą. Są ludzie, którzy mówią, że jeśli Zjednoczone Królestwo nie powróci do swoich katolickich korzeni, to upadnie. Jest też druga grupa, która ma związki ze Światowym Forum Ekonomicznym i tak dalej. Zatem on zamierza uznać wszystkie religie, nieważne, czy to zrobi, czy nie. W przeszłości mówił, że chce być obrońcą wiary ogólnie, a nie którejś szczególnej. Król Karol ma ponoć zamiar podczas swojej koronacji w przyszłym roku uznać wszystkie religie i tym samym dotrzymać dawnej obietnicy. Pałac Buckingham potwierdził w ubiegłym roku, że jego koronacja odbędzie się w maju 2023 roku. Niedawne doniesienia sugerują, że Karol wywiąże się z dawnego przyrzeczenia, wedle którego miałby służyć jako obrońca wszystkich religii. Według Biblii władze zwierzęciu oddaje 10 rogów. Innymi słowy, muszą znów wziąć pod uwagę tak zwany aspekt chrześcijański, bo zwierzęciem jest papież, udający, że reprezentuje chrześcijańską strukturę. Przy tradycyjnej przysiędze koronacyjnej monarcha obiecuje, że będzie służył jako obrońca jednej konkretnej religii, co odnosi się do kościoła anglikańskiego. Ta część przysięgi pozostanie niezmieniona, ale ma ponoć zostać uzupełniona o fragment, który umożliwi królowi uznanie wielowyznaniowego krajobrazu Zjednoczonego Królestwa. W dniu spisu powszechnego, 21 marca 2021 roku, tylko 46,2% Brytyjczyków utożsamiało się z chrześcijaństwem. Odsetek Brytyjczyków uznających się za bezwyznaniowych wzrósł z 25,1%, czyli 14,1 miliona osób, do 37,2 miliona osób. Zatem zdecydowanie mamy do czynienia z przejściem na lewą stronę, na stronę sekularną, lewą, tak jak powiedziałeś, na stronę Króla Południa. Według Pisma wahadło musi wychylić się w drugą stronę, niezależnie od tego wszystkiego, czy słyszymy te odgłosy. Tak, to się dzieje. Do tego, jak patrzymy na te liczby, to widzimy, że przed nami dużo pracy. Bo jeśli 37% populacji w nic nie wierzy, don't believe in anything.
Tak. To bardzo ciekawe, co się dzieje w tej kwestii. Następne wideo, które chcemy pokazać, będzie o kleryku z kościoła anglikańskiego. Był on w zasadzie kapelanem rodziny królewskiej. Przeszedł na wiarę katolicką. Ale utożsamia się bardziej z postawą Benedykta, tak się przynajmniej wydaje, niż z postawą papieża Franciszka. Zatem siedzi cicho i czeka na powrót starej potęgi kościoła katolickiego. Posłuchajmy, co ma o tym do powiedzenia. Jest jedna rzecz, którą powtarzam i ludzie za bardzo mnie za to nie lubią. A mianowicie, jedyną nadzieją dla Anglii jest Kościół katolicki w całości, ponieważ jest to jedyna organizacja o wystarczającej filozoficznej kondycji i uczciwości, żeby skonfrontować się z herezją relatywności, z którą mamy teraz do czynienia. Jeśli Kościół katolicki się obudzi, to znajdzie swoją odwagę, przestanie pełnić funkcję sekciarskiej subkultury, tak jak miało to miejsce przez ostatnie 150 lat. Winę za to ponosi państwo angielskie, ale niezależnie od tego, czyja to wina, Kościół musi wyjść poza tę sekciarską subkulturę i uznać Anglię za swoją, jako główny kościół w kraju. Bo to ten kościół przez 1000 lat budował nasze społeczeństwo. To na jego fundamencie stworzono cywilizację. Kościół katolicki był marginalizowany, uznawany za snobistyczny, nienależący do angielskiej kultury. To musi się zmienić. W tej chwili 10% katolickich księży w Anglii to byli Anglikanie. Nastąpił duży napływ. Pora, aby Kościół katolicki zrozumiał, jak wielką odpowiedzialność powierzył mu Bóg, żeby uratował chrześcijaństwo i przyjął rolę duchowego oraz politycznego przewodnika. Martinie, czy on powiedział duchowy oraz polityczny? Właśnie tak. Trzeba umieć wychwytywać te frazy o państwie i kościele na przykład. Kościół katolicki nie jest w stanie funkcjonować bez państwa. To jest bardzo wysoko postawione duchowny. Służył u rodziny królewskiej jako przedstawiciel kościoła. Przeszedł na katolicyzm i teraz narzeka, że katolicyzm utknął w takim liberalnym, mało wojowniczym nastroju. Liczy na to, że Kościół katolicki powróci do starych zwyczajów i uzna Anglię za swoją, za spuściznę chrześcijaństwa. Kiedy czytamy, że 10 królów przekaże swoją władzę zwierzęciu, to kim są ci królowie? Można to zrozumieć na różne sposoby. Może chodzić o 10 regionów świata, to jeden sposób. Jednak według ducha proroczego cała akcja rozgrywa się pomiędzy narodami chrześcijańskimi. To one muszą odzyskać swoją chrześcijańską spuściznę, koniecznie katolicką, bo przecież mają oddać swoją władzę zwierzęciu, nie protestantom. Protestancka Ameryka wyciągnie rękę nad oceanem i chwyci za rękę Rzym. Te kraje, które zalała teologia liberalna, które zostały wypłukane przez sekularyzm i zinfiltrowane, czy też zimigrowane przez inne religie, takie jak na przykład islam, będą musiały na nowo uznać swoje chrześcijańskie korzenie. To wielki konserwatywny zryw. Biblia mówi, że do niego dojdzie i że religijne prawa zostaną wprowadzone na nowo. Teraz mamy dużo różnych praw, które zostały wprowadzone w wyniku różnych wydarzeń, które miały miejsce przez ostatnie 2 lata. To wszystko zaczęło się w 2001 roku podczas zamachu na World Trade Center. I przez te prawa można było nie zamykać klubów nocnych, kasyn, a zamykać kościoły. Teraz, kiedy wahadło się wychyli, to myślę, że kluby nocne, kasyna i bary będą zamknięte, a kościół będzie otwarty zgodnie z prawem. Będziemy mieli prawo niedzielne i na to się zanosi. To takie sprytne. Oczywiście chrześcijanie ze wszystkich wyznań ochoczo na to przystaną.
Tak, ale czy protestowali, kiedy bary były otwarte, a kościoły zamknięte? To takie zwodnicze, bardzo sprytne. Zobaczmy, co zostało napisane w Wielkim Boju. Kościół rzymski prezentuje dziś światu zupełnie inne oblicze, wynagradzając straszliwe okrucieństwa przeprosinami. To bardzo znany cytat, ale zasługuje na to, by ponownie go przeczytać. Tak jak mówiłeś, ta książka Wielki Bój, zgodnie z nakazem Bożym, powinna być rozpowszechniana na całym świecie. Niezależnie od tego, co mówią liberałowie, że to marnowanie papieru i zanieczyszczanie środowiska. Ta książka się po prostu nie starzeje. Ubrał się w szatę upodabniającą go do Chrystusa, jednak jego natura się nie zmieniła. Każda istniejąca w przeszłości zasada, którą rządziło się papiestwo, istnieje również dzisiaj. Nie zmienili ani jednej doktryny. Doktryny wymyślone w czasach najgłębszych ciemności są nadal podtrzymywane. Niech nikt się nie oszukuje. Papiestwo, które protestanci są gotowi obdarzać czcią, jest tym samym, które władało światem w dniach reformacji, kiedy mężowie Boży wystąpili, narażając swoje życie, aby ujawnić jego nieprawość. Wykazuje tę samą dumną i arogancką postawę, którą reprezentowało, rządząc królami i książętami i domagając się należnych Bogu przywilejów. Nie kieruje nim mniej okrutny czy despotyczny duch niż wówczas, kiedy łamało wolność człowieka i zabijało świętych Najwyższego. To interesujące, że w tych liberalnych artykułach próbują nas przekonać, że Kościół rzymskokatolicki się zmienił. Oni nie mają o tym pojęcia. Kościół stał się jeszcze gorszy, o wiele bardziej przebiegły. Papiestwo jest dokładnie takie, jak opisuje to proroctwo, mówiące o odstępstwie w czasach ostatecznych. Postępuje tak, aby jak najlepiej osiągnąć swój cel. Jednak pod tą zmieniającą się skórą kameleona ukrywa niezmienny jad węża. Bardzo dobrze ujęte i bardzo prawdziwe. Jest niby ta gra pomiędzy konserwatystami i liberałami, ale Kościół przyjmie taką twarz, jaka będzie akurat dla niego wygodna, żeby grać po obu stronach. Tak, po obu. Mówi, że nie powinno się wierzyć heretykom ani osobom podejrzanym o herezję. Czy ta potęga, której kroniki przez tysiące lat znaczone były krwią świętych, ma teraz zostać uznana za część Kościoła Chrystusa? W krajach protestanckich nie bez powodu pojawiają się stwierdzenia, że katolicyzm mniej różni się od protestantyzmu niż dawniej. Pojawiła się zmiana, ale nie w papiestwie. Katolicyzm rzeczywiście w dużej mierze przypomina współczesny protestantyzm, ponieważ protestantyzm uległ znacznej degradacji od czasów reformatorów. Martinie, reformatorzy mieli bardzo jasną wizję tego, czym jest katolicyzm. Wystarczy poczytać Romanizm i Reformację Grattana Guinnessa albo Historię Reformacji Dabiniego. Te dzieła są tak błyskotliwe, tak przejrzyste. Jak tylko poczytamy naszych pionierów, ach, Martinie, pozwólmy znów mówić naszym pionierom. Nie mogę zdzierżyć tych dyrdymałów, które pochodzą od współczesnych protestantów. Pozwólmy znów przemówić naszym pionierom. Mieli taki świetlany głos. Tamte sprawy też to uwidaczniają. Czy 10% członków kościoła anglikańskiego, a więc protestanckiego, przeszłoby na katolicyzm, gdyby nadal wyznawali prawdę protestantyzmu? Na pewno nie. To interesujące, że nawet w świecie sportu przytrafiają się takie nieszczęścia, które mogą sprawić, że wahadło się wychyli. Mamy tu takie ciekawe wideo, które chcemy pokazać, ponieważ dobrze pokazuje obecną tendencję, aby przywoływać Boga, mówić o Nim. Tak, nigdy wcześniej nie można było czegoś takiego zobaczyć w państwowej telewizji. Jest to chwalone, a nie krytykowane.
Do tego w czasach, kiedy liberalizm ma tak daleki zasięg. Dobrze, to dotyczy Damara Hamlina, któremu, jak wiemy, przytrafiła się okropna tragedia. To oczywiście osobny temat. Puszka Pandory, której nie będziemy otwierać. Ale co ciekawe, to wydarzyło się na antenie. Popatrzmy. Cały dzień słyszę o tym, że ludzie mają go w myślach i modlitwach. Szeryf i Jonathan Allen powiedzieli, że jedyne, co możemy zrobić, to modlić się za niego. Słyszałem też, że organizacja Buffalo Bills powiedziała, że wierzymy w modlitwę. Może to nie jest odpowiednie z mojej strony, ale z całego serca. Chciałbym się teraz pomodlić za Damara Hamlina. Zrobię to teraz. Zamknę oczy, skłonię głowę i będę się za niego modlił. Boże, przychodzimy do Ciebie w momentach, których nie rozumiemy, które są trudne, bo wierzymy, że jesteś naszym Bogiem i że modlitwy do Ciebie mają znaczenie. Jesteśmy smutni, jesteśmy źli i domagamy się odpowiedzi, ale na niektóre rzeczy nie da się odpowiedzieć. Po prostu chcemy się pomodlić, naprawdę do Ciebie przyjść i pomodlić się o siłę dla Damara, o uzdrowienie dla niego, o ukojenie, żeby mógł być ze swoją rodziną, żeby jego bliscy doznali spokoju. Gdybyśmy nie wierzyli, że ta modlitwa może przynieść skutek, to byśmy Cię o to nie prosili, Boże. Wierzę w modlitwę, wszyscy w nią wierzymy. Wznosimy imię Damara Hamlina w Twoim imieniu do Ciebie. Amen. Martynie, to nie jest tak, że ja nie wierzę w szczerość intencji tych ludzi. Zupełnie nie o to chodzi. To ważne, żebyśmy to zaznaczyli. Chodzi o tę publiczną zmianę, o to, że Bóg jest znów wspominany oficjalnie na zwykłych kanałach, że to jest tak akceptowane. Tak, to oznaka tego, że wahadło wychyla się w drugą stronę. A jaka była na to reakcja? Tu mamy artykuł z 5 stycznia. Liderzy religijni pochwalają poruszającą modlitwę komentatora ESPN na wizji Wincencji Damara Hamlina. Nie bał się. Martynie, to duża odmiana, prawda? Wcześniej nie można było wspomnieć o Bogu bez powszechnego oburzenia. Tak, była przecież kwestia tego trenera, który się pomodlił i to było wszędzie w wiadomościach. Miał kłopoty. Nie pozwalali mu się modlić, a teraz sami się modlą. Komentator ESPN Dan Orlowski zadziwił widzów, kiedy odmówił modlitwę w intencji hospitalizowanego obrońcy Buffalo Bills, Damara Hamlina, podczas wtorkowej emisji NFL Live. W poniedziałek 10 milionów osób nagle zorientowało się, że uczestniczy w spotkaniu modlitewnym. Skupiało się na jednym piłkarzu, którego życie było zagrożone. Przez chwilę ujrzeliśmy życie takim, jakim widzi je Bóg. Jako coś o niezwykłej wartości, za co warto oddać wszystko. W tym tkwi tajemnica krzyża. Módlcie się, czytamy w jego twicie. Martynie, czy oni zmieniają się z powrotem w chrześcijańskie państwo? Czy dzięki temu będą mogli oddać swoją władzę zwierzęciu? Tak. Czy to wprowadzi chrześcijańskie prawodawstwo? Czy to przyniesie profanację czwartego przekazania? Tak. Czy słyszeliśmy o podobnych ciągnotach w Anglii? Tak, identycznych. Czy słyszymy o nich nie tylko w Anglii, ale w całej Europie, w Niemczech, w Szwecji, w wielu innych krajach, w których ludzie wychodzą na ulicę, bo mają dosyć imigrantów i odmiennych wyznań? Chcą wrócić do starych zasad? Ty zawsze o tym mówisz. Ordo ab cao. Wszystko staje się tak nieznośne, że ludzie chcą wrócić do tego, co było. Ale w takim razie Kościół katolicki też musi się przesunąć na prawą stronę, prawda? Więc co przewidujemy na 2023 rok i później? Zmiany w tę stronę w Kościele katolickim. I na świecie, z pewnością, to już się dzieje. W szczególności będzie to dotyczyć kultury chrześcijańskiej. A co ze sprawą rzecznika Izby Reprezentantów? Wiesz, jak długo im to zajęło, żeby go wybrać? Głosowali jakieś 15 razy. Nie pamiętam dokładnie. Ale kongresmenka Boebert?
która była przeciwna kandydaturze McCarthy'ego, którego usiłowali przeforsować, to ta sama, która powiedziała, że jest zmęczona tą całą gadaniną o rozdziale państwa i kościoła. Aha. To interesujące. Zatem coraz więcej władzy idzie do kościoła, do Unii Kościoła i Państwa. Cenimy i łączymy się z tymi, którzy wierzą, że modlitwa jest kluczowa dla naszej relacji z Bogiem poprzez Jezusa, że jest ona narzędziem, które łączy naród we wspólnym celu. Miliony Amerykanów, którzy razem modlą się za Damara Hamlina, są namacalnym dowodem na jednoczącą siłę sportu i przekonania, że wiara jest fundamentalna dla wspólnej drogi, dla ludzkości, napisał w swoim komentarzu dla Fox News Digital. Myślę, że zdążamy w tym kierunku. Mamy tę ostrą walkę między lewicą a prawicą, między wiarą a świeckim poglądem na świat, który teraz przeważa. Tak jak w przypadku króla północy i króla południa. Myślę, że ciekawym wątkiem będzie tu kwestia kobiety, która została aresztowana za to, że modliła się w myślach. To pokazuje, jak skrajnie głupia potrafi być lewicowa ideologia. Nie mówię, że prawicowa jest lepsza, bo dopuszcza się gorszych rzeczy. Tak, po prostu to może być punkt zapalny. Nawet sekularyści i liberałowie powiedzą, to jakaś błazenada. To idzie za daleko. Zatem wychylmy wahadło w drugą stronę. Popatrzmy na to, co się tu stało, żeby zarysować sytuację. Po co pani tu dziś przyszła? Po prostu stoję sobie. Dlaczego akurat tutaj? Wiem, że nie mieszka pani w tej okolicy. To klinika aborcyjna. Czy pani się modli? Jeżeli modlę się, to w myślach, ale na głos nie. Zapytam panią jeszcze raz, czy pójdzie pani ze mną na posterunek dobrowolnie, żebym mógł zadać pani parę pytań na temat dzisiejszego dnia i innych sytuacji, w których mogła pani zakłócać porządek publiczny? Jeśli mam wybór, to nie. Dobrze, w takim razie aresztuję panią pod zarzutem zakłócania porządku publicznego. We wrześniu tego roku Rada Samorządu w Birmingham wprowadziła strefy buforowe. Wcześniej miały przeciwdziałać pozostawianiu psich odchodów czy pijackim wybrykom w okolicach klinik aborcyjnych w całym kraju. W tych strefach jest zakaz protestów, a modlitwa i poradnictwo jest formą protestu. Zatem te cztery razy, kiedy udałam się pod zamkniętą klinikę aborcyjną i modliłam się w cichości, jak widać, przyszła policja i wypytywała mnie o to, czy protestuję. Nie protestowałam. Powiedziałam, że być może się po cichu modlę. Wtedy mnie aresztowano, obszukano i zamknięto w celi. Potem zostałam przesłuchana i pytano, o co się modliłam. Zwolniono mnie za kaucją i postawiono mi cztery zarzuty, w tym protestowania i zastraszania klientów usług. Więc 2 lutego mam proces i będzie mnie wspierać ADF UK w imię wolności poglądów. Ludzie w Anglii są zaniepokojeni, bo mówi się o tworzeniu narodowych stref buforowych. Być może wszystkie kliniki aborcyjne w tym kraju będą otoczone taką strefą. Oczywiście implikacje takiego rozwiązania są niepokojące. Martinie, każdy by się zdenerwował, gdyby został aresztowany za to, co sobie myśli. To jest jak z dystopii. Nie wolno myśleć. Jak u Orwella. O czym teraz myślisz? Zaraz trafisz do więzienia za to, o czym myślisz. Martinie, gdyby oni mieli analizować to, co ja czasami myślę, to mielibyśmy spore kłopoty. Tutaj mamy tę katastrofę Balenciagi.
Balenciaga w końcu przyznaje się do błędu w kontekście niepokojącej kampanii reklamowej BDSM i potępia przemoc wobec dzieci z powodu ostatniego skandalu. Tu mamy do czynienia z organizacją, która wykorzystywała nieletnich. Ten dom mody wypuszczał reklamy, w których uczestniczyły dzieci. Podprogowy przekaz tych reklam był nieprawdopodobny. Takie rzeczy mają miejsce. Nie chcieli po prostu robić dobrej miny do złej gry. Z powodu zdecydowanego sprzeciwu Balenciaga wzmocniła swoje stanowisko w sprawie kontrowersyjnej kampanii reklamowej, która przedstawiała dzieci ze strojami BDSM i wyroku sądu dotyczącego dziecięcej pornografii. Nawet nie chcę tego czytać. Ale tylko pomyśl o tym. Wstawiłem niektóre z tych zdjęć. Pomyśl tylko o tym. To wszystko jest celowe. Bo jak wielu sekularystów czy ateistów także zaniepokoiło się tą kampanią i uznało, że to musi się zmienić. Jedyną opcją jest powrót do chrześcijańskich wartości, o których nawet wielu sekularystów powie, że są lepsze niż coś takiego. Tu mamy przykłady zdjęć z tej kampanii, ale nie zagłębiajmy się w to. Interesujące jest to, jakie dokumenty leżały na stole na tych zdjęciach. Zobaczmy, co Little Light Studios miało do powiedzenia na ten temat. Tutaj mamy kolejny powód, dla którego ludzie chcieli, żeby oni popadli w niesławę i zniknęli z internetu, żeby przestać ich wspierać, nie kupować ich produktów. Wypuścili takie zdjęcia w ramach kampanii reklamowej. Pod tą torbą leżą dokumenty prawne. Ludzie zaczęli się denerwować tym, co oni wypuszczają. Wrócili do tego zdjęcia, powiększyli je i okazało się, że to prawne dokumenty. Ten dokument zawiera streszczenie opinii amerykańskiego Sądu Najwyższego w sprawie USA kontra Williams, która podtrzymała prawo dotyczące dziecięcej pornografii. Dlaczego w ogóle ktokolwiek chciałby przedstawiać dzieci w prowokacyjny sposób w kampanii reklamowej? A potem pokazywać takie dokumenty na zdjęciu torebki? Nikt i tak tego nie zobaczy, o ile nie powiększy zdjęcia. To wszystko jest bardzo niepokojące. Martinie, powtórzmy nasze stanowisko. Nie przemawiamy do was z mównicy. Pamiętasz, mówiliśmy, że nie będziemy na nią wchodzić. Obserwujemy po prostu panujące trendy. Dlatego pokazujemy różne rzeczy. Obserwujemy takie sytuacje, w których plan lewicowy realizuje się do przesady, żeby racjonalne osoby powiedziały, to zaszło za daleko. Jedyna alternatywa to ta, o której już wspominaliśmy. Doprowadzi do wypełnienia biblijnego proroctwa. Tu mamy cytat z przypowieści Chrystusa. Świat ginie na skutek braku Ewangelii. Panuje głód słowa Bożego. Brak jest tych, którzy głoszą prawdę czystą, niesfałszowaną przez ludzkie tradycje. Choć ludzie mają w ręku Biblię, jednak nie otrzymują tego błogosławieństwa, jakie Bóg w nią włożył. Pan wzywa swoje sługi, by jego poselstwo udostępnili wszystkim ludziom, bowiem słowo żywota musi dosięgnąć tych, którzy giną w grzechu. Martinie, mamy zatem lewicę i prawicę. Prawica natomiast jest powiązana z Kościołem i państwem, które pracują razem, aby wszystko naprawić. Kościół katolicki odgrywa w tym główną rolę i to jego poglądom zostanie nadana moc. W ten sposób oddaje się władzę zwierzęciu. Czyż nie? Te poglądy zostaną wprowadzone w życie, tak mówi Biblia. Jeśli będziemy za nimi podążali wbrew naukom Biblii, to będziemy czcić zwierzę. Tak się wydarzy. I żadna ze stron tego konfliktu, o którym mówimy, nie pozostanie w harmonii z Pismem. Chociaż jedna wydaje się być chrześcijańska. To bardzo zwodnicze.
Zawsze mówiłem, że takie zwodzenie jest gorsze niż bezpośrednie rażące kłamstwo. Bo przy zwodzeniu nigdy nie wiadomo. Zawsze podaję taki przykład. Jeśli ktoś jest w związku małżeńskim i powtarza tej drugiej osobie kocham cię, kocham cię, kocham cię, a potem okazuje się, że zdradza ją od 5 lat, to co to wszystko znaczy? To jest oszustwo i ono boli bardziej niż gdyby ta osoba mówiła nienawidzę cię i zdradzała. Tak to działa. Zatem wewnątrz tej dychotomii musi docierać jakiś inny głos. Głosem, który wysłał na świat Bóg, jest poselstwo trzech aniołów, które musi pochodzić od resztki Bożej, od tych, którzy pozostaną. Oni mają do tego podstawy. Tak, bo mają określone dowody, dzięki którym można postawić sprawę jasno i nie gubić się w tym wszystkim. Te dowody zawierają się w duchu proroctwa. Musimy więcej o tym porozmawiać. Zrobimy to w następnym odcinku. Dobrze. To poselstwo musi być teraz głoszone. Czy wśród grupy, która ma je głosić, która ma dać ludzkości ostatnie ostrzeżenie, również pojawi się ta dychotomia? Dokładnie ta sama. Czy w takim razie mamy uciec i się poddać, czy robić to, co do nas należy? To jest moment, żeby wziąć się do roboty. Dokładnie tak. Pierwsza Mojżeszowa 6, wers 5. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, czy to się dzieje? Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Martinie, oni po prostu dalej żyją swoim życiem. Panuje chaos, ale oni nadal robią to, co robili. Nie wiedzą, że okres próby dobiega końca. Kto wie? Resztka Boża. Dokładnie. Czy resztka wie, jakie są oznaki końca próby? Tak. Czy nie powinna krzyczeć o tym na wszystkie strony? Tak, lecz woli tego nie dotykać i siedzieć cicho. I mówić, że nie możemy marnować drzew na papier, na którym drukujemy nasze książki. Nigdy nie słyszałem czegoś równie głupiego, ale takie słowa padają także w naszych szeregach. Łukasz mówi coś podobnego. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Czy to jest o końcu czasu próby? Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Czy jest grupa ludzi, która zna kryteria zakończenia okresu próby? Tak. Pora, żeby siedzieli cicho? Nie, mają obowiązki. To nasz plan na 2023 rok. Jeśli wydawało się wam, że krzyczymy, będziemy próbować krzyczeć jeszcze głośniej. Zgadza się? Módlmy się. Ojcze w niebie, kiedy zmierzamy ku wydarzeniom ostatecznym, daj nam głos doniosły jak głos trąby, abyśmy opowiedzieli domowi Izraela o jego grzechach i ostrzegli cały świat, żeby nie dopuszczał fałszu w miejsce prawdy. Oto moja modlitwa w imię Jezusa. Amen. Wychwalajmy naszego prawdziwego Zbawcę Jezusa Chrystusa za Jego łaskę i miłosierdzie oraz przywilej pracy w Jego winnicy, by docierać do dusz i przygotowywać je na rychłe nadejście Jego Królestwa.